Niemiecki dziennik zaskoczony wzrostem gospodarczym Europy Wschodniej, Handelsblatt, Polska, Rumunia i Węgry generują zdumiewający wzrost gospodarczy. Wzrost gospodarczy krajów Europy Wschodniej jest znacznie wyższy niż na Zachodzie i tak pozostanie. Szczególnie wyróżniają się trzy kraje, Rumunia, Węgry i Polska, pisze we wtorek dziennik ekonomiczny, Handelsblatt. Kiedy Oliver Hermes mówi o Europie Wschodniej, szybko wpada w zachwyt, pisze dziennik. Region ten jest ponownie lokomotywą gospodarczą dla niemieckiej gospodarki, mówi gazecie przewodniczący Komisji do spraw stosunków gospodarczych z Europą Wschodnią i szef dortmundzkiego producenta pomp Willow. W pierwszym kwartale 2021 roku niemiecki handel z 29 krajami partnerskimi Komisji wzrósł o 6,7%, czyli trzykrotnie szybciej niż cały niemiecki handel zagraniczny. I Hermes jest przekonany, ten proces będzie tylko przyspieszał. Polska stała się trzecim co do wielkości dostawcą dla Niemiec po Chinach i Holandii, wyprzedzając USA. A cztery państwa Grupy Wyszehradzkiej, Polska, Czechy, Węgry i Słowacja, wszystkie ważne nie tylko dla niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego, mają większą wymianę handlową z Niemcami niż Chiny czy USA. Zwłaszcza Polska, Węgry i Rumunia są uważane za potęgi kontynentu, pisze Handelsblatt. W tym roku wzrost gospodarczy w tych trzech krajach wyniesie od 5 do 6%. Średnia dla strefy euro wynosi 4,3%. W roku pandemii kraje Europy Wschodniej straciły od 2,7%. Polska – do 5%. Strefa euro spadła o prawie 7%. Szczególnie zdumiewające zdaniem Handelsblatt jest to, że silna gospodarka i silny rynek pracy nie są wynikiem polityki ratunkowej państwa. O ile dług państwowy strefy euro już dawno osiągnął poziom produkcji 102%. Wzrost o prawie 15 punktów procentowych w porównaniu z 2018 rok, to dług publiczny w Polsce i Rumunii wynosi nieco ponad 50%. Na Węgrzech 77%. Dziennik zwraca uwagę, że Polska wyprzedziła Czechy jako kraj o najniższej stopie bezrobocia w Unii Europejskiej 3,1%. Gospodarka nad Wisłą dynamicznie się rozwija, produkt krajowy brutto nadal będzie rósł o 4,8% w 2022 rok. Oceniają ekonomiści Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju EBOIR. Oszczędności gospodarstw domowych i przedsiębiorstw wpływają obecnie z powrotem do konsumpcji, a w szczególności do inwestycji, które w pierwszym kwartale 2021 roku wzrosły o 15,4% kwartał do kwartału. Do tego dochodzi gwałtowny wzrost wykorzystania mocy produkcyjnych i poprawiający się popyt zagraniczny, zauważa Handelsblatt. Jednak siła Polski wynika, zdaniem dziennika, również z silnego wsparcia ze strony Unii Europejskiej. Kraj ten otrzymał już najwyższe sumy miliardów z puli funduszy europejskich. Podstawą sukcesu Polski jest liberalna, prorynkowa polityka gospodarcza oraz silna wiara zarówno w dyscyplinę budżetową, jak i wzmocnienie konkurencji w Unii Europejskiej, mówi Hermes. Jednak ekonomistów niepokoi przede wszystkim problem demograficzny i wynikający z niego brak wykwalifikowanych pracowników. Jednak, zdaniem EBOIR, Polsce udało się do tej pory przyciągnąć wystarczającą liczbę wykwalifikowanych pracowników z Ukrainy i Białorusi, pisze Handelsblatt.